Kobietę zauważyła jej była teściowa, która odwiedza w szpitalu swoją znajomą. 60-latka ma ogromny żal do byłej synowej o śmierć wnuka i brak kontaktu z synem, który po tragedii załamał się i wyjechał za granicę. Widząc byłą synową z nowym mężczyzną i jego dziećmi, nie może pogodzić się z tym, że ta układa sobie życie. Myślałaś, że jak zniszczysz mi życie, to już mnie więcej nie zobaczysz. Ale o czym mama mówi? O tym, że zabiłaś mi wnuka, zniszczyłaś syna. Ja nie zabiłam Maciusia. To był nieszczęśliwy wypadek, a Andrzej cierpiał tak samo jak ja. I później przez to wszystko nie umieliśmy już razem przejść. On się kompletnie załamał. Wyjechał do Holandii. Odzywa się raz do roku. Magister ekonomii pracuje na budowie. To wszystko przez ciebie. Co też mama wygaduje? Całą prawdę. Zniszczyłaś życie mojemu synowi i mnie. Zabiłaś mojego ukochanego wnuka. A teraz jakby nigdy nic układasz sobie życie z nową rodziną. To nieprawda. Mama nic nie wie. Widziałam was. Powiedz mi tylko, czy ten twój nowy facet to wie, że zabiłaś własne dziecko? Niech to w końcu do mamy dotrze. Ja nie zabiłam Maciusia. On spadł mi z tego powijaka, to był nieszczęśliwy wypadek. Przecież nawet policja to potwierdziła. Oni się kompletnie na swojej robocie nie znają. Zabiłaś mi wnuka? Nigdy ci tego nie wybaczę, nigdy.